dzieci. Mam na dobre życie chęci. Czym różnię się od innych? Niczym. Robię to, co umiem. Mam zdolności wybitne? Może. Wiem, że mnie rozumiesz. Wiedz, że również dużo... Siemano, Break.pl TV, kolejny gość. Hej, hej. Pytanie odnośnie twojej najnowszej płyty, całkiem nowej oblicze. Jaka ona będzie? Może nie będzie to, co, no 19 premierowych kawałków, które staraliśmy się jakoś selektywnie podejść, wybrać najlepsze, żeby nie powielały się jakby tematycznie z poprzednimi kompozycjami z reedukacji. Oczywiście nie da się uniknąć do końca jakby części tematów, ponieważ jakby od momentu reedukacji minęło 1,5 roku, a ja już jakby w odniesieniu niektóre utwory i postawy, które prezentowałem w reedukacji, nadal jakby pracuję nad sobą i stąd jakby rozwinięcie pomysłów, także po rehabie możecie spodziewać się numeru Samotność po zmroku, który jest jakby takim tryptykiem po również utworze Pozwól mi żyć, który otwierał, więc zamykam pewną historię. Staram się jakby dać ludziom coś zupełnie świeżego, chociaż z sesji reedukacji weszły 2 bity, które pierwotnie nie weszły na krążek, ale to jakby też dlatego weszły, no bo są bardzo mocne, więc myślę, że wraz z udziałem gości, nie tylko zagranicznych, będziemy wysoko notowani jakby w tych boksach sprzedażowych, jeżeli chodzi o jesień i pewnie o cały przyszły rok. No ja mogę ze swojej strony dodać, że naprawdę postaraliśmy się zarówno, wiesz, z tekstami, z flow, jakby z bitami. Dex też bardzo dużo obskreczował tej płyty, więc myślę, że no Paluch powiedział ostatnio w takiej prywatnej rozmowie, że to jest jakby kozackie posunięcie, próbować przeskoczyć poprzeczkę sceną, także dla mnie to w ogóle był mega prap, że tak wysoko jakby ocenia tą jedynkę, więc myślę, że ze spokojem, poza wartością sentymentalną, ze spokojem jakby przeskoczymy poziom tamtego albumu i myślę, że trafi jakby do wielu serc i umysłów. Odnośnie jeszcze reedukacji, ty, Ostry i Jerry, narodził się pomysł zrobienia płyty. To znaczy jest nagrane kilka numerów wstępnie, mamy wspólny kolejny utwór o może już nie roboczej nazwie, tylko takiej podstawowej, So Rough. Jest to Jerry, Ostry i ja właśnie też z Adasiem gadaliśmy na temat tego utworu, bo tam chcemy jakieś poprawki nanieść. No niestety chłopaki podnoszą bardzo wysoko poprzeczkę, więc trzeba się liczyć z tym, że to nie może być zrobione w 5 minut na kolanie. Słyszałem wspólny kawałek Jerry i OC, mam go na twardym dysku. Słyszałem numer z Lil Dapem, także Jerry naprawdę mocno się zaangażował w produkowanie tej płyty i no co? Cały czas czekam na materiały, na nagrywkę z Hater B i Money Love. Tam będzie Jeru i będzie prawdopodobnie też artystka z Polski. Ja tutaj staram się jakby dobierać też w miarę możliwości i w miarę jakby różnych kryteriów artystów na ten krążek. Także to się gdzieś tam płynnie produkuje. Jeru pytał o Kobrę, o Gandziora, także od początku było założenie, żeby zrobić family album, a nie The Best MCs z największym fame'em, więc jakby będziemy robić, kompilować tą płytę tak jak to widzi Jeru. Odnośnie jeszcze kolejnej twojej płyty, narodził się pomysł z White House Records. Kto w ogóle wpadł na ten pomysł, jak idą prace nad tym projektem? Znaczy to pomysł wyszedł ode mnie, bo wiesz, bardzo długo pracuję już z White House i tak naprawdę album na serio to jest w większości White House i tam trochę DJ Zell. Poprzednio też na stylu życia Gnoja było bardzo dużo kompozycji White House. Nie ukrywam, że bardzo dobrze mi się z nimi pracuje i myślę, że należy jakby uwzględnić ich w nazwie. A co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Mam skatalogowane około 15 numerów. Jeszcze z czasów, kiedy nagrywałem reedukację i w zasadzie nie dokonałem żadnej selekcji, ponieważ te bity są tak dobre, że na pewno przy nich zostanę. Ale najgorsze jest to, że LA puszczał mi ostatnio rzeczy na Codex 5 i już z akapelami amerykańskimi roboczo podłożonymi i kopią dupę niesamowicie. Po prostu miksując swój album generalnie odczułem pewien taki niesmak, może nie zazdrość, ale jak włączył kilka swoich kompozycji, widziałem jak się autentycznie jara, jest dumny z tych nowych rzeczy, to stwierdziłem, że no nie ma bata, kurwa, to są najlepsi producenci, którzy robią amerykańskie brzmienie. A jak idą prace nad płytą Książę? No właśnie ten katalog z White House to jest Książę.
myślę, że jestem przed premierem CNO2 i tak naprawdę nie mam specjalnego ciśnienia na robienie kolejnego krążka, wiesz, nie, jestem na tym poziomie, że nie chcę już podchodzić do tego w ten sposób, zresztą nigdy nie podchodziłem, że muszę mieć płytę co roku, żeby utrzymać się na rynku. Czuję się pewnie na tej scenie, więc uważam, że ze spokojem, też bardzo dużo zmian w tym roku, łącznie ze zmianą stanu cywilnego i poszerzenie składu jakby, więc no są priorytety lepsze ważne i ważniejsze, można powiedzieć, więc na pewno skoncentrujmy się na promocji nowego krążka, a naturalną koleją rzeczy będzie to, że zrobię kolejny album. A jakie w ogóle płyty w najbliższym czasie, jeszcze w tym roku, wyjdą z twojej wytwórni? To na pewno będzie debiut zespołu Ludwig, który oprawia rap rock, co niektórzy pewnie już widzieli gdzieś tam w oparciu o Talent Show i teledysk, który wyprodukowało 9 liter. Na pewno trzecia płyta TW Epidemia, na pewno płyta Vixena. Myślę, że jeszcze z tego, co tam zapowiadaliśmy, będzie to Sebek Bourbon, producencka płyta, między innymi z gościnnym udziałem Tetrisa, Łyskacza z Murwua, Lukasyna. Tam jest naprawdę bardzo duża, gruba śmietanka, zarówno tej uznanej pierwszej ligi, jak i mocnego podziemia. To jest płyta bardzo solidnie zrobiona, jeżeli chodzi o brzmienie bębnów, o katy, o pobieranie próbek z wosków, więc to jest taki niszowy, ale bardzo solidny, podziemny materiał. No i na pewno jeszcze płytka Butchera z Brożasem, to będzie pierdolony krank i to będzie kolejne 5 premier. 5 premier na wiosnę, 5 premier na jesień, zimę. Myślę, że 10 premier to jest stanowczo za dużo jak na tak mały label jak RPS Entertainment. Tak jak mówię, prosto w zeszłym roku wydało 9 płyt. Jeżeli wydam w tym roku więcej niż oni w zeszłym, to oczywiście będzie to świadczyć o tym, że można, ale z umiarem i z głową. Właśnie miasta Poznań. Kojarzysz takie miejsce Rozbrat? Tak. Powiedz mi, co się teraz dzieje? Co w ogóle sądzisz na temat tego miejsca? Swojego czasu działało prężnie. No dawno tam nie byłem i generalnie w zeszłym roku była kołomyja ze zlikwidowaniem Rozbratu i tak naprawdę jestem cały czas z tą ekipą w kontakcie, bo robimy różne akcje. Wspieramy jakby ludzi, którzy są poszkodowani przez właścicieli prywatnych, którzy eksmitują jakby biednych ludzi, których nie stać, są pozadłużani z kamienic. Także Stop Eksmisjom i jestem w tym projekcie i tak naprawdę muzycznie może się jakoś tam nie reaktywujemy, ale od tej strony to na dzień dobry mogę ci powiedzieć właśnie, że walczymy o to, żeby jednak nie wysiedlać tubylców z ich miejsc urodzenia i tak naprawdę, tak jak mówię, no wspieram ten projekt. A jeśli chodzi o twoją wytwórnię, planujesz jakąś trasę RPS Entertainment? No na pewno będzie to tak wyglądać, że niektóre koncerty, które będziemy robić jakby z CNO2 będą też podpięte pod RPS jakby Night, czy co tam się doda, wiesz, no robiłem te club meetingi na wiosnę, myślę, że poszło nam to całkiem nieźle, wiesz, ze względu również na line-up amerykański, no myślę, że ze spokojem poradzimy sobie na jesień, chociażby w katowickim megaklubie prawdopodobnie będzie kilku artystów. No jest też ciężko, jest już nas tam dosyć sporo i ciężko zrobić to wszystko o jednym czasie w jednym miejscu, więc będę pewnie regionalnie jakoś rozbijał w jednym mieście 5-6 ekip, w następnym tyle samo, także myślę, że nasi artyści wspólnie lubią ze sobą pracować, lubią się, wymieniają się doświadczeniami, więc nieuniknionym jest, że na trasie też pewnie się przetniemy. Za rok zbliża się 20-lecie działalności. Masz zamiar zrobić coś na miarę 15-taka? Czy jeszcze, albo jeszcze grubiej? 15-tak jest już jakby... To są zamieszłe czasy. Generalnie można było zrobić to lepiej. Niepotrzebnie piłem alkohol na tym koncercie, bo bardzo długo przed tym koncertem nie piłem alkoholu, a w ten dzień piłem alkohol cały dzień. I to był właśnie pierwszy dzień, kiedy zacząłem pić alkohol. I nie lubię generalnie patrzeć na swoją opuchniętą mordę, jak się tam poci na tym koncercie. Więc jeżeli pytasz mnie, czy można zrobić lepiej, to na pewno można to zrobić lepiej. I na pewno damy ludziom taki koncert, z którego również i ja będę zadowolony. Dobra, dzięki za wywiad. Ostatnie słowa.
ostatnie słowo, co wspierajcie fajny hip-hop, fajnych artystów, szanujcie siebie, nie popadajcie w uzależnienia i kochajcie rap. Pokój.